Bardzo mnie interesuje, czy ten olej był wymieniony tak jak mi obiecano Wasso przed zakupem na koszt firmy, bo jeśli nie, to ma przejechane nie 7, a 17 tysięcy kilometrów. Tutaj mała adnotacja, jest to dokładnie ten sam silnik, co w odcinku numer 65, historia Pawła z kanału Fix & Drive. Będzie idealny benchmarking do porównania. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mazda 3.2.0 16V Skyactiv G o mocy 120 koni mechanicznych, benzyna z systemem start-stop, który jest wyłączony. Samochód ma przejechane 51 175 km. I tutaj mała adnotacja, jest to dokładnie ten sam silnik, co w odcinku numer 65, historia Pawła z kanału Fix & Drive. Będzie idealny benchmarking do porównania. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka są dylematy właściciela podesłanych próbek, który napisał tak. Bardzo mnie interesuje, czy ten olej był wymieniony tak jak mi obiecano Wasso przed zakupem na koszt firmy, bo jeśli nie, to ma przejechane nie 7, a 17 tysięcy kilometrów. Inicjatorem tego eksperymentu jest Norbert. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Norbert skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Do samochodu zalany został olej oryginalny Mazdy w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie był stosowany żaden dodatek do oleju. W tym miejscu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że bazujemy na deklaracjach. Olej zużyty to olej zalany przez ASO w sierpniu 2023 roku. To jest wersja, której się trzymamy. Olej nowy, który występuje w tym badaniu, to olej, który został kupiony przez Norberta na wymianę, która miała miejsce tydzień temu, to jest 11 marca 2024 roku. Więc te dwa oleje, które dzisiaj badamy, są najprawdopodobniej z innych partii produkcyjnych. Jaka jest ich zgodność, ocenimy w podczerwieni. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Norbert tym samochodem od zakupu zrobił 6975 km i to jest domniemany przebieg badanej próbki oleju. 60% miasto, 40% trasa. Dominują odcinki poniżej 10 km, brak dolewek, olej eksploatowany przez 7 miesięcy. W kwestii eksploatacji Norbert napisał tak. Dojazd codzienny 7 km do pracy w jedną stronę, więc odcinki krótkie, z odcinkami, gdzie można jechać szybciej 80 do 100 km. Ale olej ma za sobą też większe odległości, takie jak 400 km w jedną stronę do Czech i z powrotem, średnio 3-4 razy w miesiącu wypady poza miasto, tak około 150 km. Moja jazda jest dynamiczna, taka do 3-3,5 tysiąca obrotów i zmiana biegu z wyłączonym start-stopem. W ramach dodatkowych informacji Norbert napisał tak. Mazdę zakupiłem 16 sierpnia 2023 z przebiegiem 44 200 km, gdzie ASO Mazda obiecało mi wymianę w ramach zakupu samochodu u nich i właśnie najciekawszy jestem tego, czy oni to uczynili, bo nie dostałem na to żadnego potwierdzenia, tylko słowo od pana, który mi tą Mazdę sprzedawał. Samochód był serwisowany jednym ASO od nowości przez 6 lat. Olej zalany był podobno Mazda Ultra Original 5W30 i teraz też tak zrobiłem i wlałem dokładnie ten sam olej. Bardzo mnie interesuje, czy ten olej był wymieniony tak jak mi obiecano Wasso przed zakupem na koszt firmy, bo jeśli nie, to ma przejechane 17 tysięcy km. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca, 60,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 164. Z porównaniem lepkości z deklaracją producenta będzie problem, ponieważ Norbert nie znalazł karty charakterystyki i tylko udało mu się pozyskać kartę Totala, który to olej powinien być bliźniaczy do tego od Mazdy. Niestety Mazda nie chwali się kartą w internecie.
Bazując na deklaracjach z karty Totala, uwzględniając te same klasy jakościowe oraz klasę lepkościową, widać wyraźnie bardzo dużą różnicę w lepkościach, szczególnie zmierzona lepkość w 40 stopniach Celsjusza, która jest wyższa około 12% od deklaracji Totala. Niemniej jednak to trzeba mieć wyraźnie na uwadze, gdy będziemy liczyć zmianę procentową dla próbki oleju przepracowanego. Brak próbki oleju świeżego to spore ograniczenie w formułowaniu wniosków. Różnice między kolejnymi partiami tego samego oleju dochodzą w niektórych przypadkach nawet do 10%. Sporadyczne przypadki, ale obecne w prowadzonych eksperymentach. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 44 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 8,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 169, a to oznacza, że odnotowano dość mocny spadek lepkości, blisko 30% w niższej temperaturze oraz 20% w wyższej temperaturze. Odnosząc te wyniki do odcinka numer 65, oceniam to jako realną zmianę po przebiegu blisko 7000 km. Gdybyśmy nie dysponowali punktem odniesienia w postaci wyników z odcinka numer 65, powiedziałbym, że zmiana jest niepokojąca jak na taki mały przebieg. Przechodzimy do kolejnego etapu badań. Test bibułowy, wykonano go w oparciu o test Motor Checkup, ale również o dwie inne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Dość mocno zaznaczają swoją obecność zanieczyszczenia, natomiast ogólna jakość tego oleju to środek skali, czyli stan przeciętny. W ramach ciekawostek porównujemy wynik do odcinka numer 65. W mojej opinii otrzymano porównywalne wyniki. A co za tym idzie, nie ma podstaw, żeby zakładać, że ten olej nie został wymieniony po 7000 km, tak jak obiecało ASO. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W trakcie jak realizowane były pomiary lepkości w tle, można było wyłapać cały proces rejestracji widm w szczegółach. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni w pierwszej kolejności do podkreślenia jest to, że olej świeży jest tożsamy z olejem przepracowanym. W drugim kroku oceniamy poszczególne miejsca odpowiedzialne za degradację dodatków, bazy olejowej, zanieczyszczenia, nitrooksydację, sulfonowanie itd. Oceniamy przez pryzmat porównania z tym, co wyszło w odcinku numer 65 u Pawła z Fix & Drive. Widoczne jest duże podobieństwo między otrzymanymi wynikami, z zaznaczeniem dla dzisiejszej próbki, że dużo mocniej zdegradowały dodatki oraz pojawia się mocniejszy sygnał dla pasma 1590, które może być powiązane z zanieczyszczeniem paliwa. Poza tym procesy oksydacyjne na podobnym poziomie, sulfonowanie i nitrooksydacja mocniejsza u Norberta, ale nie są to jakieś kolosalne różnice. Reasumując, również w tym przypadku skłaniam się do następującego wniosku. Jest wysoce prawdopodobne, że przesłana próbka oleju ma przebieg 7000 km. Nie doszukuje się sygnałów sugerujących, że ostatnia wymiana mogła nie mieć miejsca, co by oznaczało, że próbka oleju ma 17000 km przebiegu. Podsumowując, degradacja oleju w samochodach z tym silnikiem postępuje dość mocno. Wygląda na to, że przebieg powyżej 5000 km jest poza zasięgiem, jeśli chodzi o utrzymanie akceptowalnych poziomów parametrów fizykochemicznych oleju silnikowego. Warto zasygnalizować, że do tej pory były 4 eksperymenty z samochodami marki Mazda, licząc również dzisiejszy przypadek. Testowano różne oleje, co ważne do podkreślenia, po bardzo zbliżonym przebiegu, poniżej 10000 km. W 3 przypadkach otrzymano negatywne wyniki, natomiast w jednym przypadku otrzymano wynik bardzo pozytywny. Zatem wnioski formułuję na podstawie zaprezentowanych obserwacji. Ocena może ulec zmianie, jak pojawią się kolejne przypadki dla tych samochodów. Na samym końcu jeszcze jedna adnotacja. Porównując dzisiejszy olej do oleju z odcinka numer 65, warto zasygnalizować kilka wspólnych obszarów, ale również to, co stanowi o różnicy.
Mianowicie te same silniki, ale dwa różne modele samochodów, Mazda CX-3 versus Mazda 3. Zasadnicza różnica to olej, który został zastosowany u Norberta Mazda Ultra Oil, a u Pawła PMO Professional, zbliżony przebieg badanej próbki, blisko 7000 km versus 6300 km, nieco większy przebieg ogólny pojazdu Norberta, bo 51 tysięcy km, u Pawła 32 tysiące km. Różnice w eksploatacji: Norberta Mazda robi 60% miasto, 40% szybkie odcinki, Mazda Pawła robi 90% miasto, odcinki do 10 km, plus oczywista różnica jeśli chodzi o użytkowników pojazdów. Te wszystkie kwestie również odgrywają niebagatelną rolę i należy o nich pamiętać, porównując otrzymane wyniki ze sobą. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty mają dla Was jakieś znaczenie. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!